temu zniszczyłeś kryształową wrotkę. Co? Chwila, coś się pani pomyliło. A, wcale nie. Znam całą prawdę. Więc bardzo się pani myli. Dalsze okłamywanie mnie nic ci nie da, Benicio. Cóż, załóżmy, że ma pani rację. I że to rzeczywiście ja zniszczyłem tę pani wrotkę. Nie ma pani żadnych dowodów. A, i tutaj się mylisz. Mam dowody. Widzisz tu może tę kamerę? Właśnie nagrałam, jak się przyznajesz. Ale to nie było tak... A nie? Nie. Aj, proszę cię. Przecież chwilę temu stwierdziłeś, że to ty za tym wszystkim stoisz. Chwila, ale to był wypadek. A. Po prostu chciałem zobaczyć wrotkę z bliska, więc poszedłem do szatni i ją znalazłem. Niestety wyślizgnęła mi się i upadła. Błagam, proszę mi uwierzyć. Jest mi strasznie przykro, że tak się stało. Chciałem się nawet przyznać, ale nie wiedziałem jak. Najmocniej przepraszam. O, jak to rentę, ty nie zostaniesz, Benicio. W życiu mnie nie oszukasz. Gadaj, rozmawiałeś tu z kimś. Kto jest twoim wspólnikiem? Nikt mi nie pomógł. Byłem tutaj sam, kiedy wrotka mi wypadła. Jeszcze przed chwilą ktoś tu z tobą był i słyszałam, jak opowiadałeś o twoim bezbłędnym planie. Bo rozmawiałem z kolegą przez internet. Czyli nic nie powiesz. W porządku. I tak się dowiem, kto był twoim wspólnikiem. Jedna rzecz. Ty nigdy więcej nie postawisz stopy w tym miejscu. Znikaj z Jump and Roller. Od dzisiaj masz tu zakaz wstępu.